Wszyscy jesteśmy na finałach Polskiej Ligi Sportowej w Rzeszowie. Ze mną jest... Alek Zajkłos. Bardzo mi miło. I mam do Ciebie takie pytanie. Komentowałeś fazę zasadniczą w internecie też i jak oceniasz różnicę poziomów? No na pewno zaskoczenia mamy, jeżeli chodzi o taką różnicę poziomów, przynajmniej w przypadku drużyn z grupy A i Zakobors. Powiedzmy, że połowicznie dobrze, ponieważ udało im się pokonać Klintmix, które było jedną z najmocniejszych drużyn online. No, ciężko zweryfikować Giants, ponieważ ich nie oglądaliśmy. Natomiast była to taka odwrotność odnośnie tego, co było online, bo jednak Klintmix, pokonując chociażby Wisłę 2-0 w meczu rewanżowym, spowodował, że patrzyliśmy na nich jako jedną z tych drużyn, która w tych półfinałach powinna się znaleźć. Okej, okay, rozmawiałem z Foxem z Giants i on powiedział mi, że oba mecze dla nich były dość łatwe. Jest to dla Ciebie zaskoczenie, że Giants aż tak łatwo wygrało oba swoje mecze? No jednak grając na inną narodowość, kiedy wychodzi się spoza takiego swojego schematu, który czasem jest znany, grając w inny sposób przede wszystkim, można natrafić na duże różnice i myślę, że to właśnie tutaj przypadło do gustu zawodnikom Giants, bo może ten polski styl po prostu jest nieco inny, kiedy jest zamknięta scena, ona rozwija się w inny sposób niż na międzynarodowa, a Giants jednak jest drużyną, która coraz częściej teraz zostaje zaproszenia do największych turniejów, która też ma okazję mierzyć się z zagranicznymi drużynami w wielu innych kapach i może właśnie stąd nagle przeskoczenie na drużyny takie jak Zakobors czy Klintmix, które jednak na polskiej scenie nie są czołówką, było dla nich nieco łatwiejsze. Myślę, że gdyby trafili na polskie drużyny takie jak Illuminar czy Arcy, no wyglądałoby to absolutnie inaczej, więc też konfrontujemy tak naprawdę jedną z najlepszych drużyn, jeżeli chodzi o Portugalię, jeżeli chodzi w ogóle o Półwysep Iberyjski, z drużynami, które w Polsce, zwłaszcza Zakobors po ostatnich miesiącach, no, do roli faworyta na pewno nie pretendowało. I oczywiście Klintmix, które no, dalej jest miksem. Okej, okay, właśnie zaprezentowały się już tak naprawdę praktycznie wszystkie zespoły. Czy po tym, jak widzisz ich grę, jesteś w stanie już wysnuć, kto może być faworytem do ostatecznego zwycięstwa jutro? Jeszcze nie zobaczyłem gry na lanie mojego faworyta, to znaczy nie mojego faworyta, jeżeli chodzi o jakieś personalne upodobania, a tak na zimno mówiąc, Wisła na pewno jest jedną z lepszych drużyn, która tutaj pojawia się na lanie. Jeszcze ich nie oglądaliśmy, za chwilkę dopiero ich pierwszy mecz i myślę, że będzie bardzo ciekawie, ponieważ grupa B już w tym momencie nas zaskakuje, obecność Aves i świetny występ na Actine Pact, no na pewno zaostrzył apetyt, jeżeli chodzi o ten team, więc wydaje mi się, że Wisła w tym momencie, mówiąc, przed ich pierwszym spotkaniem zajdzie daleko, myślę, że zobaczymy ich w finale. Jestem ciekaw też, co pokaże nam Aves, bo po pierwszym spotkaniu, wiadomo, jest to pierwsze spotkanie, dopiero takie hartowanie się na lanie, dopiero pierwszy ogień, że tak powiem, ale no, pozostawili po sobie takie uczucie, że liczę, że zobaczymy ich gdzieś daleko, jeżeli chodzi o te rozgrywki. Okej, okay, rozumiem. To teraz tak już kończąc, jak Ci się podoba tutaj w Rzeszowie na G2E Arenie, jak oceniasz organizację? No całego Rzeszowa jeszcze nie mieliśmy okazji zwiedzić, tak naprawdę widzieliśmy tylko rynek, który jest taki bardzo przytulny. Myślę, że w moim stylu, jeżeli chodzi o miasta, bo nie lubię takiego jakiegoś wielkiego tłoku, a tu właśnie jest spokojnie. Jeżeli chodzi o G2E Arenę, jest to naprawdę świetne miejsce do rozgrywek, możliwość oglądania w takiej kameralnej, a jednak dosyć dużej liczebnej atmosferze. To znaczy mamy dużo miejsc, jest duża liczebność, a zarazem ta atmosfera jest dalej kameralna. To jest bardzo dobre miejsce właśnie do tego typu rozgrywek, gdzie niemalże kontakt z graczami widzów może być bezpośredni. Średni z racji na to, że jest to sala, która jest praktycznie jak aula, a nie rozciąga się aż tak wzdłuż. Okej, okay, dziękuję Ci bardzo za wywiad.